Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska, zaczynamy audycję Czas na Igrzyska, a moją gościnią jest polska tenisistka, finalistka French Open, olimpijka z Pekinu, Londynu, z Rio de Janeiro, dziennikarka teraz, Klaudia, mama, szczęśliwa mama. Żona, Klaudia Jansik-Gnasik. Dzień dobry. No właśnie, Klaudia, przyznaj szczerze, wyspana jesteś? Oglądasz tenis po nocach, czy jednak rano sprawdzasz wyniki? Nie jestem wyspana, ale to też jest konsekwencja tego, że byłam w Kalifornii. Byłam dwa tygodnie w Indian Wells i jeszcze ten turniej w Miami nie pozwala mi się przestawić do końca na ten czas, który jest tutaj. Więc ten mecz Iggy przedwczoraj, który rozpoczął się czasu polskiego o północy, a zakończył po godzinie trzeciej plus jeszcze kawałek studia. Położyłam się w pół do piątej, przespałam 3 godziny, no i tak nakłada się to zmęczenie, ale teraz jest już, znaczy dobra wiadomość jest taka, że kończą się te turnieje w Stanach i przechodzimy do Europy, więc będziemy już żyli w takim normalnym, w tym czasie rzeczywistym. No właśnie, chciałam powiedzieć porażka, ale słuchałam twój wywiad i wiem, że nie używamy tego słowa. Przegrana, Iggy, jak do tego podchodzisz? Czy to było dla ciebie jakieś takie zaskoczenie? Czy rozumiesz, że tak może się zdarzyć? Czy jednak oczekiwałaś czegoś więcej? Patrząc na dyspozycję Iggy w poprzednim spotkaniu i to, że gdzieś tak nie do końca mogła złapać swój rytm, a znając też możliwości aleksandrowej, no to wiedziałam, że to nie będzie łatwe spotkanie. I też no, ta dyspozycja dnia była kluczowa w tym spotkaniu, które Iga przegrała. Fenomenalnie zagrała to spotkanie Jekaterina i serwis, i return przede wszystkim. Wyszła tak, jak gra się z mistrzynią, jak gra się z numerem jeden, bez żadnego obciążenia. Wytrzymała to, bo Czeszka, która nie wiem, czy była blisko pokonania Iggy, ale mocno jej tam zagrażała, nie dźwignęła tego, nie wytrzymała tej myśli chyba, że może pokonać rakietę numer jeden, że jest blisko. A tutaj Aleksandrowa po prostu zrobiła swoje, zagrała fenomenalnie i zasłużenie pokonała Igę. Myślisz, że w takim meczu z rakietą numer jeden, kto tak mentalnie ma trudniej? Ta rakieta numer jeden, czy... Znaczy ja myślę, że Iga już jest przyzwyczajona do tego, że każdy chce ją, że każdy wychodzi pokonać na nią bez jakby żadnych obciążeń i ona wiadomo bardzo pracuje nad tymi mentalnymi rzeczami i to już nie jest dla niej coś, co ona musi przerabiać. Podchodzi do każdego meczu podobnie, czy to jest pierwsza, druga runda, czy półfinał, czy finał. Są takie strefy, które ona już oswoiła, no a widać, że są dziewczyny, które wychodzą na nią i nie mają żadnych obciążeń, ale jednak, kiedy zaczynają z nią prowadzić, to gdzieś dochodzi do nich, że jak to możliwe, naprawdę prowadzę, no i wtedy już jest koniec, już jest po meczu. Pokazała to Iga właśnie w Indian Wells, kiedy te początki były takie bardziej zacięte, a potem jak już jedną, dwie piłki dziewczyny jej przeciwniczki, właśnie a propos dziewczyny, to też ostatnio zwrócono nam uwagę, że dlaczego mówimy dziewczyny, dlaczego nie kobiety? Dlaczego nie można mówić dziewczyny? Nie wiem, że mówimy mężczyźni, a nie chłopcy. Że chłopcy grali. No to prawda, ale jakoś no, tak dziewczyny brzmi tak... Fajnie, tak, to miło. Prawda. Także tak lubię to określenie, nie będę tego zmieniać. Kobiety, to nie uważam, że to jest jakiś brak szacunku, ale są takie głosy, są takie komentarze. Poza tym ty znasz prawie wszystkich, to może dlatego. Nie, no to wiesz, że teraz już jest też bardzo dużo młodych dziewcząt. Młode zawodniczki się pojawiają, takie, których nie znam, więc nie wiem, ale jakoś tak dziewczyny. Dla ciebie dziewczyny. Dziewczyny grają, no. Dlatego, bo są młodsze i może dlatego... No właśnie, ale teraz jako dziennikarka dużo czasu, znaczy masz okazję poznać Igę i myślę, że bardziej reporter, bardziej, bo nie kończyłam żadnych studiów dziennikarskich, nie czuję się tutaj jeszcze. Boisz się, że będzie wysyp wiadomości, że... Trochę mi brakuje do tego słowa. Ale chyba miałaś dobre przeszkolenie.
Tak, tak, przez wiele lat obserwowałam pracę mojego męża i dużo, dużo się uczyłam, patrząc na to, jak on prowadzi wywiady, czy przygotowuje się do programów. To trochę tak, jak słuchasz filmów po angielsku, uczysz się angielskiego i słyszysz, rozumiesz, ale jeszcze boisz się mówić. To mniej więcej też tak u mnie wyglądało, że później jak już zaczęłam, no to mówię, a czekaj, jak to było, że wiem jak to jest, czyli dobra, do tej kamery, teraz do tej kamery i wiadomo, że zawsze jedno to jest teoria, a drugie to jest praktyka, ale powoli. Ale masz... Lubię to, co robię. To jest najważniejsze i to chyba tak przez całe życie idzie. No to jest chyba największe szczęście, kiedy można robić to, co się lubi. Ale muszę cię zapytać jeszcze o Igę, bo wrócimy do twoich pięknych wspomnień. No właśnie, jako reporterka dużo czasu spędzasz. Powiedz nam, jaka jest taka Iga, nie na korcie, tak poza kortem? Bo dużo osób myślę, że nie wie tego. Wszystko czytają te różne medialne materiały i tak dalej, a jaka ona jest po prostu, jak znaczy miałaś okazję ją poznać? Tak, ale nie spędzam z Igą też czasu takiego poza kortem, nie spotykamy się na kawę. Ja Igę znam od, ona miała chyba 6-7 lat, kiedy trenowała obok, czy czekała na trening. Też fajnie, masz tak, takie... Tak. Taka malutka, a później widać było, jak się rozwija. Ale no, to jest zawsze wyzwanie, robić wywiad z Igą. Później trzeba być zawsze gotowym na jakąś ripostę albo na to, że ona o coś dopyta. To jest... A pamiętasz jakąś taką ripostę? Oj, wiele było takich. Nawet nie mogę powiedzieć o jednej, bo tak trzy razy to od razu jakby pamiętam, że gdzieś mnie zaskoczyła, że zadała mi pytanie. Okay. I też ostatnio w Indian Wells, kiedy próbowałam jej wytłumaczyć, że ma niewiarygodny rekord, że liczba teraz 71 chyba aktualnie. Że ona nie wiedziała w ogóle, o co chodzi z tą liczbą, że i chodziło o to, powiem, że jeżeli wygrywa pierwszego seta w tysięcznikach, czyli w tych dużych turniejach, rangi 1000, pierwszego seta, jeżeli wygra, to mecz zostaje jakby zapisany na jej konto. Okay. Czyli nikt nie ma takiej statystyki i ona nie mogła w to uwierzyć, że jak, a Serena Williams, a ktoś tam inny, to dlaczego ja jestem tutaj na pierwszym miejscu? Ja mówię, no bo jesteś tak dobra, że wygrywasz pierwszego seta, to potem nawet jeżeli przegrasz drugiego, to i tak wygrywasz całe to spotkanie. I mówimy o dokończonych spotkaniach, bo na przykład w zeszłym roku w Rzymie grała z Rybakiną, wygrała pierwszego seta, ale później przegrała to spotkanie, bo zeszła z kortu. I mówimy o tych, które dokończyła. No więc... I co ona na to? No i nic. I mówi, no ale jak to? No jak? No przecież ja mówię, no mówię ci, jeżeli wygrywasz... Ale to jest coś niemożliwe. A, no dobra, to nie będziemy przynudzać, bo... Dobra, następne pytanie. Czyli tak naprawdę jak z kumpelą. Tak, tak. Ale też później skończył się wywiad. Ona mówi, zeszliśmy? A ja mówię, tak. Nie słyszą nas? Ja mówię, nie. No dobra, no ale o co chodzi? I jeszcze stałam na korcie centralnym w Indian Wells i rozmawiałyśmy właśnie o tych statystykach. I ona mówi, dobra, weź mi to napisz później, bo ja nie rozumiem do końca. Mówię, dobra. Wszyscy lubią cyferki, statystyki, a ona totalnie się tym nie interesuje. To znaczy, to są takie rzeczy, które gdzieś myślę, ludzie że lubią u niej to. Już są poboczne. Oczywiście na pewno nakręca jego to, że gdzieś śrubuje się te rekordy, że ona broni tytuły turniejów, w których gra, że ma jakąś serię wygranych spotkań, ale jakby to nie jest jej, wiesz, głównym celem, nie? Tylko ta droga. Jakby teraz już ona tyle osiągnęła, że skupia się też, jak sama mówi, na takich małych, technicznych rzeczach. Co tutaj lepiej zrobić przy serwisie, może coś, nie wiem, w poruszaniu się po korcie. To są takie już szczegóły, no bo jak się ma niedługo, 23 lata, bo pod koniec maja Iga kończy 23 lata, no to i tyle już wygranych turniejów na swoim koncie i tytułów wielkoszlemowych, no to naprawdę może gdzieś to przytłoczyć i jak tutaj znowu takie stawiać sobie cele. To prawda. Mając rakietę numer 1,
Oczywiście mówi się, żeby nie pompować balonika, żeby nie było tej presji, ale nie oszukujmy się, no mając takie właśnie osiągnięcia jak Iga, no nie sposób nie powiedzieć, że chcielibyśmy w tym Paryżu mieć medal złoty. No i nie oszukujmy się, no patrząc realnie, jest bardzo duża szansa. Jak ty w ogóle jak ty byś nam powiedziała o tym turnieju igrzyskowym w tenisie? Bo on jest się chyba nieco różni od tych innych turniejów. Myślę, że jest bardzo wyjątkowy, dlatego że, no wiadomo, tak jak igrzyska, myślę, że dla każdego sportowca, bo są co 4 lata, ale jest mnóstwo tenisistów, którzy, no tak jak Iga zresztą też mówi na głos o tym, że marzy o medalu. Nie tylko o wygraniu wielkiego szlema. A kiedyś poszła taka... niestety źle zrozumiane słowa Agnieszki Radwańskiej, że igrzyska są nieistotne. I niestety ciągnie się to... Ciągnie się gdzieś że tenisisty tam. Tenisiści mają gdzieś. A jakby ktoś zobaczył, jak jej zależało, jak Agnieszce zależało i w Londynie, jak szła i jak była przejęta i była chorążą i... Ja byłam z nią na wszystkich igrzyskach, więc jakby byłam najbliżej tego wszystkiego i to, jak ona przeżywała, to jak jej nie poszło i gdzieś tam dwa słowa, które powiedziała, gdzieś zostały i... A jak... Tutaj zmienimy temat, ale z tobą nie da się inaczej. Jak właśnie przeżyła to, że taki był wysyp tych negatywnych komentarzy na nią dotyczących tych igrzysk? Jeszcze bardziej ją to zdołowało, czy jak to wyglądało? Znaczy, trzeba sobie radzić z tymi komentarzami. Dobrze, że to się stało jeszcze w tych czasach, kiedy nie było tych wszystkich mediów społecznościowych tak rozwiniętych. Mhm. Telewizja to gdzieś tam myślę, bardzo rozmuchała i prasa ogólnie. No bo to się sprzedawało. Tak, no wiesz, no ja spotkam sąsiadkę, ona powie, bo Radwańska ma gdzieś igrzyska, że gra z orzełkiem dla niej jest nieistotna. Jest to trochę krzywdzące, prawda? Ale proszę zobaczyć, ile razy Agnieszka reprezentowała Polskę w Pucharze Federacji wtedy, teraz Billie Jean King Cup. Mhm. A nigdy ona od 16 chyba, nie wiem, czy 16, czy 5, od 16 pewnie roku życia grała we wszystkich tych drużynowych rozgrywkach i to już samo pokazuje, jak też zależało jej na tym, żeby grać dla Polski. No dobra, to wróćmy do tego tematu igrzysk i Igi. No cóż, wiadomo, wszystko, jeżeli chodzi o warunki do zdobycia medalu, jest sprzyjające. Nawierzchnia, na której ona czuje się najlepiej. Obiekt, na którym 2 razy już wygrywała. Ale też bardzo ciekawe jest to, bo pamiętam takie uczucie, które towarzyszyło mi podczas igrzysk w Londynie, mm-hmm. rozgrywanych na trawie. Więc obiekt, który podczas Wimbledonu wygląda no trochę tak, można powiedzieć, na bogato. I zegary, reklamy, i wszystko tak w zieleni. Nagle... 3 tygodnie, czy tam 4 tygodnie po Wimbledonie przyjeżdżamy na treningi, żeby tak oswoić się z tym, co tam się dzieje. I wszystko na różowo. Ja mówię, gdzie my jesteśmy? Można grać w kolorowych koszulkach. Na Wimbledonie zawsze czyściutko w bieli. Zegary te wszystkie kolorowe pozasłaniane. Kolorowe kwiatki, które tam były, też wszystko w ogóle pozmieniane, zupełnie jakbym weszła i nie mogłam sobie tego tak ułożyć. I tutaj Roland Garros też tak będzie, bo igrzyska mają, sama dobrze wiesz, bardzo dużo obostrzenia, jeżeli chodzi o różne reklamy i nawet o sprzęt i nawet o torby na rakiety, że nie może być taki napis, no, tylko tam taki mały. Słuchaj, my na przykład na wózeczku w Łódce mamy producenta, to jest takie malutkie, to musimy taśmą zaklejać. No więc dokładnie, więc wiesz, nic o co chodzi. Nie może być widoczne. No i igrzyska mają to do siebie, że wiele zawodniczek zrobiło tam sensacyjne wyniki, ale też no, są takie, które stanęły na wysokości zadania, chociażby no, wielka no, mistrzyni Serena Williams i medale Igrzysk Olimpijskich zdobyły, ale Roger Federer złota nie ma. Więc różne są historie, ale myślę, że Iga jest tą, która no, może udźwignąć ten ciężar. No bo to będzie dla niej coś nowego, bo pojechała po naukę do Tokio. Myślisz właśnie, że to doświadczenie takie stricte igrzyskowe, nie mówię o takim ogólnym, będzie grało na jej korzyść? Czy to nie ma znaczenia u was?
Myślę, że będzie grało, aczkolwiek Tokio było zupełnie... To prawda. Jakby porównać to do igrzysk takich, gdzie są kibice, a do tych, gdzie nie ma kibiców, to jest zupełnie... No, są dwie różne sprawy. Ale już samo to, że było się w wiosce, że są inni sportowcy, to... No to gdzieś myślę, że to wyobrażenie, jak te igrzyska wyglądają, jest, ale też inaczej, jeżeli jedziesz tam jako faworytka. Mm-hmm. Zresztą ty coś o tym możesz powiedzieć. Ty zdobywałaś medale, więc ty powinnaś może udzielić jakiś wskazówek. Ale czyli ty, że tak powiem, no nieładnie trochę obstawiasz, że będziemy mieli z czego się cieszyć. Liczę na to. Mm-hmm. I nawet jeżeli to nie będzie złoty medal, to będzie to medal. A medal igrzysk, wiadomo, że jest zawsze w cenie. Mieć coś takiego w swojej kolekcji to jest wielka sprawa. Ja zazdroszczę wszystkim, którzy, no, którzy mogą właśnie pokazać, że takie, taką zdobycz mają. Jeszcze zobaczymy miksa z Hubertem Hurkaczem. Właśnie. Jeszcze są dwie szanse. Tak naprawdę. No ja cały czas się zastanawiam, czy Iga na przykład nie zmieniłaby Huberta na Janka Zielińskiego. Tak? Ja. Dlaczego? No dlatego, że Janek Zieliński wygrał w tym roku Australian Open w mikście. Jest jednym teraz z najlepszych deblistów na świecie. Ma ogromne doświadczenie, zdobywa to doświadczenie, wygrywa turnieje deblowe i ma mnóstwo rozwiązań w głowie deblowo-mikstowych. No właśnie, czy to ma takie znaczenie, że Hubert, najlepszy polski tenisista obecnie w singlu, tutaj Janek Zieliński w deblu. Tak. No właśnie. Ma. Czyli ma lepiej w stronę momentach. Debla. Ma w kluczowych momentach, co pokazało też spotkanie podczas United Cup, kiedy Iga grała z Hubertem i grali przeciwko Laurze Zygmunt i Aleksowi Zwierowowi. I Laura Zygmunt jest fantastyczną deblistką i ona zrobiła całą robotę. Ona była tym motorem napędowym. Ona cały czas gdzieś szukała innych rozwiązań, bo miała je w głowie, bo gra bardzo dobrze debla. Wygrała turniej Masters, była jedną z najlepszych par w zeszłym roku deblowych. I właśnie w tych najważniejszych momentach nie pomogły rozwiązania singlowe, tylko właśnie te z gry podwójnej, czy z gry mieszanej. Czyli uważasz, że lepszą opcją by było... Ja bym tutaj zaryzykowała. A czemu mówi się, że jak wygrywa właśnie ten miks, to wygrywa zazwyczaj kobieta? Mówiłaś to w jednej rozmowie. Tak. A jak przegrywa, to facet. To jest straszne obciążenie, to jest paskudne trochę. No mają oczywiście... Tutaj ciężki orzech do zgryzienia. Tak, dlatego że mężczyzna jak przegra swój serwis, no to oni to traktują jako taki obciach. Okej. Okay. No jak, nie utrzymał swojego podania. I jeszcze serwował na dziewczynę i przegrał punkt. No, tak. No jak, na dziewczynę obciach. I przegrał punkt. A dziewczyna mam trochę, powiedzmy, że mniejsze obciążenie, no bo jak ona odbierze return, jak ona to odbierze serwis mężczyzny, no to wow. No to już jest super. A jak zrobi coś więcej przy siatce, no to też jest na plus. I jeżeli dziewczyna właśnie super tam zagra, no to wygraliśmy, bo ona świetnie grała, a przegraliśmy. No to jest trochę też takie, wiadomo, że humorystyczne, ale zawsze z Marcinem Matkowskim i z Mariuszem Fürstenbergiem zawsze o tym gadaliśmy. No tak, jak przegra, to zawsze na faceta. Czyli oni zawsze tutaj w przypadku zwycięstwa są niedocenieni, a ja w przypadku przegranych. Tak. To przed nich. No ciężko, nie powiem. Ciężko. Na kogo jeszcze myślisz, musimy zwrócić uwagę podczas tych igrzysk w Paryżu? Ale mówimy o Polsce, o Polakach. Tak. Znaczy ja się bardzo cieszę, że Magdalena Frank będzie miała taką szansę, bo wszystko na to wskazuje, że ona się zakwalifikuje do igrzysk, bo już ten ranking, który ma, no daje jej taką możliwość. Magdalinet myślę, że też będzie w składzie, że ten ranking nie spadnie jej tak mocno, żeby się nie zakwalifikowała. A Polska ma 4 miejsca, jeżeli chodzi o singla, 2, jeżeli chodzi o grę podwójną, no i jeden mixed, więc te 3 dziewczyny, no co, ciężko mówić, wiem, musimy... Miejmy nadzieję, że tak, mamy przerwę, wrócimy do tego. Dobrze, że wszystko tutaj kontrolujesz, tak więc wrócimy do tych paryskich kwalifikacji po przerwie.
Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Druga część audycji Czas na Igrzyska. Klaudia Jans-Ignacik dalej ze mną, na szczęście. Słuchaj, wszyscy właśnie skupiamy się na Idze, na Igrzyskach w Paryżu, że tutaj pewny medal, ale są jeszcze inne, myślę, szanse, które mogą zaskoczyć. Tak jak wspomniałaś, Magda Fręk potrafi nas zaskoczyć pozytywnie, a chyba Igrzyska, tak jak też mówiłaś o tym w tym tenisie, różnie to bywa. Czasem faworyt wychodzi i po prostu rozwala wszystko, a czasem okazuje się, że jednak da się z nim wygrać. No jak ty myślisz? Kogo musimy śledzić? Kto nas zaskoczy? To jest bardzo trudne pytanie, bo teraz tak, wiem. Ja coś, wiesz, odpowiem, a zapiszemy, będzie... a potem będzie, co ona gadała, jaki z niej ekspert. Ale sport jest piękny, bo nieprzewidywalny. Tak, więc... ale ja oczywiście kibicuję wszystkim Polakom i jeżeli chodzi o tenisa, no to wiadomo, Iga jest faworytką i tutaj jeżeli ktoś by powiedział inaczej, no to kłamie. Ale liczę na to, że będziemy mieli jeszcze dużo radości z i Huberta, i z jednej Magdy, i drugiej Magdy, i to zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Czyli ogólnie mamy mocną bardzo reprezentację tenisową na Igrzyska. Umówmy się. Umówmy się. Jest bardzo mocna. Ale jeszcze jedno a propos Igrzysk właśnie w Paryżu. Pytanie. No mówi się o tym, nawet tata Igi wspomina, żeby nie pompować tego balonika, że presja, żeby odpuścić i tak dalej. Ale szczerze, no chyba nie da się odpuścić, skoro mamy rakietę numer jeden. No i wszyscy wymagają. No wiadomo, że jest to duże obciążenie dla Igi, jest to bardzo ciężkie, ale no ale statystyki są jakie są i ludzie... No ludzie, jeżeli mamy rakietę numer jeden, to ludzie mówią, no kurczę, będzie złoty medal. Tak, ale też myślę, że Iga dojrzewa do tego od dawna. Mhm. I to nie jest nagle tak, że dopiero co ogłosiła, że o, Igrzyska, to ja tam chcę się dobrze przygotować i zdobyć medal. Przecież o tym, że Iga chce na te Igrzyska pojechać i dobrze się zaprezentować i jej celem jest medal, no to wiadomo od dawna. I nawet kiedy jechała do Tokio, to wszyscy gdzieś tam już wtedy pompowali właśnie balonik, a przecież Iga nie była numerem jeden. To prawda. Więc kilka lat minęło. I gdzieś te myśli i też ten plan, który Iga ustala teraz, ustawia, jest właśnie po to, żeby na tych igrzyskach być w jak najlepszej formie. A na koniec i tak dyspozycja dnia decyduje. No właśnie. To jest ciekawe, że wszyscy tutaj się przygotowujemy do tego jednego dnia i tak dalej, a czasem ma znaczenie zjedzone śniadanie, czy na przykład, nie wiem, ktoś ci, autobus się nie spóźni na start, czy się nie wyśpisz, bo ktoś już jest po starcie w wiosce olimpijskiej i baluje. Chyba to też ma znaczenie często, to prawda? Wszystko. Wiadomo, że trzeba minimalizować jakby te rzeczy, ale potem jest coś takiego, że masz nagle podczas igrzysk taką pogodę, która tobie nie odpowiada, albo właśnie są tak szereg rzeczy, na które nie masz wpływu, ale jednak to gdzieś tam na ciebie, wiesz, gdzieś tam działa. I co zrobić, no? Dostosować się. Jak ty, Klaudia, wspominasz igrzyska? No byłaś w Pekinie, w Londynie, w Rio de Janeiro. Myślałam, że będę na jednych. Tokio cię nie spotkała. Mimo, że twoja partnerka Ala Rosolska była nawet obok niej, szłam na rozpoczęcie igrzysk. Jak ty wspominasz te igrzyska? Które najbardziej ci utkwiły w pamięci? Czy te pierwsze, ostatnie? Pierwsze i ostatnie. Mhm. Pierwsze... coś niewiarygodnego, dlatego że to było takie ukoronowanie tych pierwszych lat pracy. Czyli zaczynasz jako dziecko, masz marzenie, żeby pojechać na igrzyska, bo to dla mnie też było największym marzeniem, pojechać na igrzyska olimpijskie i jak w domu oglądaliśmy zawsze otwarcie igrzysk, to było, tata wołał, chodźcie, będą szli, teraz Polacy, bo wiadomo, że zawsze długo się czekało, która w kolejności będzie szła Polska. To prawda. I było, patrzcie, ale ładnie wyglądają, ale machają, ojej, patrz, tego znamy. Więc to było zawsze takie ogromne przeżycie.
I jak zaczęłam trenować, to oczywiście w ogóle nie myślałam o tym, że ja mogłabym cokolwiek osiągnąć albo w ogóle być na igrzyskach, ale później jak już tak ten tenis przestał być taką, powiedzmy, zabawą, tylko czymś poważniejszym, no to wiadomo, że te myśli się pojawiały, a może też dałoby radę pojechać na igrzyska. No i jak dostałyśmy się do Pekinu, to no to było właśnie takie raz, że spełnienie marzeń. Dwa, wejście na otwarcie igrzysk i to ustawianie się wcześniej. Z której strony? A zachowajmy odstęp. A czy będzie nas dobrze widać? A w ogóle może kamera nas pokaże i zobaczą nas w Polsce. To było tak niewiarygodnie. Aż jak mówię zawsze o tym, to ręce mi się pocą, naprawdę. I później te SMS-y, wiadomości. Widzieliśmy cię. I no, czyli nie denerwowałaś się, że trzeba wstać w wielkiej kolejce, żeby wyjść na ten stadion? No że właśnie, nogi mnie bolą, zaraz mam start. To są tak ogromne emocje, że w ogóle tego zmęczenia nie czuć. Jest taka adrenalina, która później właśnie nakręca cię do tego. Mm-hmm. Bardziej bym przeżywała i myślę, że było mi gorzej, gdybym nie poszła. A zresztą wiadomo, tam są te różne obostrzenia, kto nie może iść na otwarcie. Ja nie miałam startu na drugi dzień, więc jakby tenisiści, wszyscy tenisiści mogli iść, ale już w Londynie otwarcie igrzysk, a my grałyśmy pierwszy mecz o 11 chyba. Także, czyli nie byłaś na otwarciu? Nie, w Londynie nie. No ale Rio to zdecydowanie, jakby to wiedziałam, że to będą już moje ostatnie igrzyska i co by się nie działo, idę na otwarcie, ale znowu też nie było meczu następnego dnia, więc wszystko tak dobrze się zgrało. Czyli pamiętasz pierwsze i ostatnie, bo po prostu na tych igrzyskach w Londynie nie było cię na otwarcie. Nie, dlatego że Londyn był taki bardzo... Raz, że miałam zupełnie inne wyobrażenie, bo do Pekinu leciało się, były trzy czartery, trzeba było polecieć wcześniej, przed startem cały tydzień, jakby kontakt ze wszystkimi sportowcami, no to było coś wyjątkowego, coś innego. A do Londynu, ja zawsze nie zapomnę, jak z Radkiem Zawrotniakiem, który tam przyleciał, rozmawialiśmy o tym, przyleciał w poniedziałek z reprezentacją szermierzy, w poniedziałek przylecieli, we wtorek poszli zobaczyć halę, na której walczą, w środę walka, ten turniej kończył się w jeden dzień i czwartek o czwartej rano akurat razem wracaliśmy, jechaliśmy na lotnisko. Także ich igrzyska trwały jeden dzień, a byli trzy dni w wiosce. To smutno. To tak jakbyś pojechała na takie jakieś normalne, zwykłe zawody. To no prawda. Zero atmosfery, nie ma w ogóle takiego. Jeszcze jesteś poczucia. Pod startem, nie możesz czerpać, po prostu być, prawda? Tak, z tego, że tam jesteś i większość reprezentacji, ja pamiętam, że jak do Londynu przyjechaliśmy, że tenisiści jak przyjechali do Londynu, przyjechali tydzień szybciej, dlatego że my musieliśmy trenować na trawie. Mhm. I tam byli tylko siatkarze, kajakarze, i wioślarze i jeszcze chyba nie wiem, czy nie jakieś łódki, żeglarze, bo trzeba było poznać tor. Tak. Więc oni byli wcześniej, żeby ale i tak oni mieszkali ćwiczyć. W innym miejscu, więc tak, też nie czuli ale na tego. Początku jeszcze się spotkaliśmy, okay. Tak, oni później się przemieszczali. Więc tak naprawdę to było dla mnie dziwne, że te pokoje stoją puste, że właściwie tylko spotykamy się z siatkarzami i jakiś sztab ludzi, którzy tam pracują oczywiście, bo i fizjoterapeuci, i lekarze, no to każdy tam wracał. No i tak... Bez takich większych emocji w tej wiosce, a to wszystko, ta wioska właśnie buduje ten nastrój, buduje ta wyjątkowość igrzysk polega właśnie na tym, ale muszę jeszcze powiedzieć o tym, jak lecieliśmy do Rio, to było takie niespodziewane, że się dostałyśmy. I no właśnie, dostałyście bilet last minute dosłownie. Last minute i ja z Paulą Kanią Choduń i Magdalinet, która była w Chinach, która już tam się w hotelu meldowała, dostała wiadomość, że jednak się dostała, więc się wymeldowała z tego hotelu i z Chin przyleciała do Paryża. My w Paryżu z Paulą do niej doleciałyśmy. Zrobiłyśmy jej taką niespodziankę, bo odebrałyśmy jej sprzęt, więc te walizki wszystkie z nami leciały. I wyjęłyśmy z jej rzeczy reprezentacyjnych dres, koszulkę, buty, żeby ona w Paryżu też przebrała się i wyglądała tak jak my. Okay. Jak zobaczyła nas i mówi, o, ale wy super wyglądacie. My się tak cieszyłyśmy w ogóle.
nas nie interesowało to, że my siedzimy i jest mało miejsca, albo nie ma gdzie położyć tych toreb, czy jedzenie jest dobre, czy ten lot jest opóźniony, czy musimy na lotnisku w Rio czekać na autobus, czy nie, czy długo się jedzie. Jakby tam było wszystko, to takie podejście do życia, jak teraz wiadomo się promuje, że wszystko jest super, że są przez różowe okulary na wszystko patrzyłyśmy i to podekscytowanie, jeszcze jak Magda zobaczyła ten, Jezu, wzięłyście dla mnie. No a co myślałaś, więc poszła się przebrać i za chwilę w ogóle zdjęcie, Boże, lecimy na igrzyska i no cudowne przeżycia. Mam wrażenie, że rzeczywiście mówisz o tym tak jak mówisz, z wielką energią, optymizmem. Czym się różni ten turniej olimpijski od tych właśnie najważniejszych tenisowych turniejów jak French Open, Australian Open? Czy jest tak samo stresująco? No, byłaś w finale French Open, więc może nam coś zdradzisz. Podczas igrzysk spotyka się wszystkich sportowców, którzy wydają się trochę anonimowi. No bo nie ma się na co dzień z nimi kontaktu. A przyjeżdżasz do wioski i nagle jest cześć. O, cześć! O, ale śledzimy... Jakby nagle się okazuje, że... Oglądam twoje mecze. Tak, tak. Że oni ciebie znają, ty ich znasz i myślisz, o fajnie, nie? Ale oni ciebie też znają. I to jest niewiarygodne, że nagle tworzy się taka społeczność, która nie jest namacalna, a później jak poznajesz ich na igrzyskach, to się okazuje, Jezu, no po prostu my się wszyscy tak by znamy. Nie znamy się osobiście, ale wszyscy się znamy, a tu nagle jest cześć, cześć. I równy z równym, prawda? Jak ja oglądam... mecze siatkarzy, załóżmy, i nagle jestem z nimi na igrzyskach i oni mówią siema, siema. Ja mówię, o, no nieźle. Prawda? Tak, i później grasz i nagle, o, przyjdziemy na twój mecz. I oni siedzą na trybunach i tobie kibicują. Przed telewizorem tego nie czujesz, tylko oni tam są. Oni cię wspierają. Słuchaj, pamiętam, jak my w Tokio zmieniałyśmy coś pokoje, no bo wiadomo, że u nas większa grupa, kombinowałyśmy i później okazało się, że w tym naszym pokoju, w którym miałyśmy mieszkać, a my go pozmieniałyśmy, mieszka Iga Świątek. I my jak to... No kurczę, ale no ja miałam okazję poznać Igę, więc to też było fajne. Byłam z nią na sztafecie lekkoatletów, więc to było fajne. No i myślę, że gdyby nie igrzyska, nie miałabym okazji jej poznać. Tak samo jak siatkarzy. Mhm. A ty się z jakiej znajomości najbardziej, nie wiem, cieszysz, czy nie wiem, kogo tak poznałaś? No mam wrażenie, że ty już wszystkich znasz, ale tak jak ci przyjdzie na myśl jakieś takie pierwsze spotkanie. To na pewno Łukasz Kadziewicz z Pekinu. W ogóle siatkarze tam i Krzysiu Ignaczak. Widziałam zdjęcia takie stare, tak, jak rzucałaś. Tak. Mam wrażenie, że wyglądali taki styl retro, vintage po prostu. Teraz za te stroje by się naprawdę sporo płaciło. A mam te stroje, no mam tu sukienkę w ogóle, tak, może kiedyś na jakąś aukcję wystawię, ale to są właśnie jakby pierwsze dwie osoby, które przychodzą mi na myśl, bo pamiętam jak Łukasz powiedział, tam w Pekinie była taka trawka przed budynkiem, w którym spała polska reprezentacja i tam był najlepszy internet, a wtedy no to wiadomo jeszcze ten w telefonach internet to nie wszystko się przez komputer robiło i Skype i tam jakieś tam gadu gadu, nie było przecież tych mediów społecznościowych takich jak teraz i pamiętam jak Łukasz się zapytał, a ty ile masz lat? Ja mam 24. To ty jeszcze, czekaj, za 4 lata, to jeszcze na te 2 igrzyska pojedziesz. Na pewno. I pojechałam. Okay. I pamiętam, jak mu później przypomniałam o tym, ale żeśmy wtedy powiedział. Ja w ogóle nie myślałam, że ja jeszcze będę grała w tenisa, jak będę miała tyle lat, a ty powiedziałeś jeszcze wtedy mi, no co ty jeszcze jesteś taka młoda, że jeszcze możesz 2 razy pojechać. Czyli jak chcemy coś wiedzieć odnośnie naszej kariery, to idziemy do Łukasza Kadziewicza. Do Łukasza, tak. No i to jest właśnie niesamowite, że później spotykasz te osoby podczas tej kariery sportowej i te losy gdzieś przeplatają się właśnie dalej. Jesteśmy przy sporcie, no ale już jakby od tej drugiej strony, bo wiadomo też Łukasz poszedł w taką dziennikarską stronę, więc miło. Czyli najlepiej się dogadywałaś z siatkarzami. A tak, z siatkarzami też pamiętam, z nami z kolei w tym apartamencie, gdzie było 5 pokoi, mieszkała gimnastyczka Marta Pichan-Kulesza.
która wtedy była taka młodziutka i jej po prostu fantastyczna dziewczyna, która teraz też jest podwójną mamą i została też mistrzynią Polski i w ogóle też przełamywała taką barierę, bo gimnastyczka, no to wiadomo, młoda, kilka lat i dziękuję i koniec, a ona i wracała po pierwszym dziecku i po drugim i też to była niesamowita historia i inspiracja na pewno dla wielu i nawet nie tyle, że gimnastyczek, ale osób związanych właśnie ze sportem. Czy ten start olimpijski wywołał u ciebie jakiś taki większy stres, większe emocje? Mówisz tak stricte pozytywnie o tych igrzyskach, ale jednak była trochę gorycz przegranej, nie porażki. Tak. Pierwsze igrzyska, na pierwszych igrzyskach to losowanie było bardzo trudne, bo od razu dostałyśmy Amerykanki Lindsay Davenport, gdzie ja jako dziewczynka śledziłam jej karierę i w ogóle, Jezu, gramy z tą Lindsay. I jej partnerką była Liesel Huber, która była pierwszą deblistką na świecie. I tam, nie wiem, 50 parę minut trwało to spotkanie. Mm-hmm. To było takie przeżycie. Raz być na igrzyskach, a dwa, mówimy, no dobra, gramy, cieszymy się, że tu jesteśmy i robimy, dajemy z siebie wszystko. No dałyśmy z siebie wszystko, no ale po prostu one były za dobre. No grałyśmy po prostu z legendami, no i co miałyśmy zrobić? A z perspektywy czasu nie cieszysz się, że miałaś okazję w sumie na igrzyskach, no pomimo tej przegranej, prawda? Bo wiesz, to niesamowite było teraz właśnie 2 tygodnie temu to, że spotkałam Lindsay Davenport. Zresztą nie pierwszy raz, ale ona też komentowała tam dla innej stacji amerykańskiej i wychodziła ze swojej budki komentatorskiej. Ja jestem w korytarzu i tak, przepraszam, czy ja mogłabym sobie z tobą zrobić zdjęcie, bo ja ci muszę powiedzieć, że ja grałam przeciwko tobie na igrzyskach w Pekinie. Ona, tak? Tak wzięła moją akredytację i mówi, no pewnie, no i w ogóle robimy zdjęcie, no nie tak, tak i ach. Po prostu kolejne dni to tylko, no cześć, cześć, jak tam, no a jak ten mecz, a jak Iga grała, a jak tam ktoś grał. Więc też to było takie niesamowite, że ja mogę czerpać z tego, że właśnie grałam przeciwko tym wielkim zawodniczkom i potem spotykać ich właśnie w korytarzu i ojejku, faktycznie, pamiętam, a to pamiętam, a widziałam później ciebie, grałaś tu. Też bardzo dużo osób jakby tą grupę tenisową, którą jeździliśmy, kojarzy ze względu na Agnieszkę Radwańską, bo Kubot, Matkowski, Fürstenberg, Janowicz był za młody i Marta Domachowska i no właśnie Jalicja Rosolska i zaraz kogoś, i Ula Radwańska. No wszyscy razem jeździliśmy, do tego jeszcze Kerber, Woźniacka, spotykaliśmy się i jedliśmy razem i obiad, i kolację, i gdzieś poza. I każdy, nawet jeżeli gdzieś tam nie do końca wiedział, kto jak się nazywa, to wszyscy wiedzieli, oni są z Polski. I tyle lat razem jeździliśmy, że nawet po tylu latach, jak ja wracam, mówię, a wiem, Polish Mafia. Zawsze tak na nas mówili, nie? Wy to jesteście po prostu, wszędzie jesteście głośni, wszędzie was widać i no jest to niesamowite wspomnienie. Na jakich startach, albo byłaś na jakichś startach poza tymi tenisowymi? Tak, oczywiście, na siatkarzach. Okej. Okay. Na gimnastyce, właśnie oglądać Martę. Na pływaniu, tak, to też było bardzo ciekawe zobaczyć. A jakiś medal zdobyty przez Polaków miałaś niestety okazję oglądać? Nie. No siatkarze to wiadomo, tych meczów musieli tam dużo rozgrywać, a nie można być przez całe igrzyska w wiosce. Zanim się lekkoatletyka zaczęła, to musiałam już wyjechać, bo oni zawsze pod koniec, więc tak. Ci, co na początku startują, to wiadomo, muszą opuścić, zwolnić pokoje. Także medalu nie, ale witałam na przykład Rafała Majkę, który zdobył pierwszy medal dla Polski w Rio i było, o, zaraz będzie Majka. Ja mówię, Majka? No Majka, a ja mówię, a Rafał, dobra. To kto jest akurat w budynku tym tak. olimpijskim, to chodźcie, bo będziemy go witać. No i właśnie też mam zdjęcia i wtedy mówię, o, trzymam medal, ale fajnie. Więc to są takie
bezcenne chwile, naprawdę. To można właśnie opowiadać tylko z takim uśmiechem na twarzy. Czy kupowałaś, nie wiem, maskotki olimpijskie, zbierałaś piny, czy... Bo ja na przykład byłam taką fanatyczką, że po prostu jak widziałam ludzi, to najpierw widziałam te piny, a później osobę i od razu biegłam i mówię... Change, tak jak po prostu na jakimś bazarze. Tak. I wszyscy po prostu dziewczyny się ze mnie śmiały, że ja już nie patrzyłam, kto idzie, tylko tak, czy tylko ma te przypinki skąd na smyty. Jest i czy ma, bo jeżeli ma, to znaczy, że zbiera tak. I można się i wymienić. I czy akurat to mam, bo jak już a od kogoś nie, to mam, dzięki. To już oni w ogóle radar mój nie wychwytywał. To ja tak miałam na pierwszych igrzyskach. Totalnie po prostu. Właśnie muszę... One dalej są przypięte chyba do tej smyczy igrzyskowej. Ja myślałam, że sobie jakoś tak zrobię. Może to jest dobry pomysł, żeby jakoś w ramkę to ładnie zrobić, żeby to było widać, bo to jest... Na przykład mam taki piękny... No już nikt tego nie piękny zbierze, pin prawda? Z Belize, okay. Pamiętam. Och, to po prostu w ogóle, no przepiękne te piny były. W Londynie w ogóle nie miałam na to ciśnienia. I mówię, a tak krótko jesteśmy pewnie... No właśnie nie było tam się z kim wymieniać, bo a ja powiem ci, że w Rio tam... mówię, a nie opcja, co to jak na jakimś bazarku będę chodzić i ten... A w Tokio po prostu to poza startem to był mój taki cel. Cel. No, ale to może też było łatwiej, bo było więcej tych sportowców jakoś tak... No, nie wiem. W każdym razie dla mnie to te pierwsze igrzyska, zbieranie pinów, a później w Rio bardziej pomagałam zbierać te piny Pauli i Magdzie, no bo ja już miałam to jakoś tak, nie wiem, trochę żałuję teraz, ale pamiętam, że inne dziewczyny się wkręcały z tenisa i a o co chodzi z tymi pinami? No i wtedy, a macie, i wtedy ja oddawałam swoje, albo szło się do misji i tak. Macie jeszcze tam jakieś te piny z Polski, żeby się wymienić? Ale maskotki... Tak, oczywiście maskotki wszystkie mam i ja w ogóle mam maskotkę z Igrzysk Olimpijskich z Sydney, którą przywiozła mi Sylwia Gruchała, bo razem chodziłyśmy do szkoły i ona była dla mnie taką inspiracją i takim pierwszym sportowcem, takim olimpijczykiem, którego znałam, która miała medal i ona mi przywiozła właśnie maskotkę z Sydney. Miałam okazję poznać Sylwię. No powiem tak, agentka, pozytywna agentka. Uwielbiam. Mam nadzieję, że kiedyś miała okazję ją zaprosić, bo rzeczywiście się tak wyciszyła. To musisz ze mną pogadać, to wtedy ja ją przekonam. Tak, koniecznie, albo was dwie po prostu zaproszę. Ale to wiesz, jakby cię zagadamy. Nie bardzo będzie... dobrze, ja sobie posłucham. No właściwie rzucisz nam jeden temat, powiem, będzie Sydney, po sprawie. Sylwia pogada, później ty. Czy na igrzyskach w Rio już myślałaś o tym, że to są twoje ostatnie tak. Igrzyska, o zakończeniu kariery? Wiedziałaś, że to jest już taki, no, końcówka? Tak. Ja już wiedziałam, że to jest mój ostatni rok, że ja dłużej nie pociągnę fizycznie. Przede wszystkim fizycznie. Ja pamiętam mój ostatni okres przygotowawczy, który był przed Australian Open, czyli no, połowa listopada, grudzień, no to już prawie na każdym treningu płakałam i mówiłam, że nie mam siły i że ja już po prostu nie dam rady. I że to jakby, jeżeli mam powtórzyć ten okres przygotowawczy, to... Nie. Okay. Więc to już takie było to takie ukoronowanie wszystkiego. Ale to chyba fajnie, że już miałaś taką świadomość i wyznaczyłaś sobie ten koniec. Mam wrażenie, że wiele sportowców przeciąga trochę tą karierę i już nie mają tej siły fizycznej, o której ty mówisz, no ale dalej, bo już się przyzwyczajałem do tego życia, a ty mówisz, że już tak ale też trochę się oswoiłaś z tym. Choć słyszałam, że przez 3 lata śniło ci się to zakończenie kariery, tak? Przez 3 lata miałam taki sen, że wracam i jestem na korcie i albo nie mam rakiety, albo nie mam jakiegoś tam sprzętu, którym mogę grać i nagle serwuje na mnie. To mi się nie ktoś na mnie serwuje, a ja... I ręką odbijam piłkę. I to nie były miłe sny. Okay. Albo na przykład jechałam na turniej i jestem i nagle... Ale przecież ty się nie zapisałaś. Nie wiem, jak się nie zapisałam. No nie macie w drabince. Jakieś takie... Nie wiem, nie były przyjemne, ale przestały mi się śnić, jak rozegrałam jeszcze jeden turniej. Wróciłam po drugiej ciąży i zagrałam tutaj w Warszawie taki mniejszy turniej. I wszystko... I nie zapomniałaś niczego? I nie zapomniałam niczego. Sny się nie spełniły. Więc to był taki jakby chyba takie pożegnanie. Odcięcie właśnie tego, że faktycznie teraz i od tamtej pory spokojnie śpię. Czyli ciężki to był moment. Ale samego zakończenia? Tak. Samego takie to podjęcie decyzji to nie było ciężkie, bo to tak narastało, to było takie jakby wiedziałam, że jest życie po. Tak. Że jesteś sportowcem i jakby całe życie będziesz gdzieś tym sportowcem, to zostaje i to myślenie i to gdzieś jakby te nawyki, no bo
tak jak się mówi, czego Jaś nauczy, to później będzie umiał. No to tak samo ten sportowiec, jak się przez tyle lat obraca w tym jednym środowisku, no to potem ciężko z tego wyjść. Ale też wiedziałam, że no mam jeszcze drugą połowę życia, którą też można fajnie przeżyć. Klaudia, z tobą można rzeczywiście gadać i gadać, ale ostatnie trzy pytania mam do ciebie. Gdybym nie była sportowcem, mimo że ciągle jesteś, byłabym? I mam szybko odpowiedzieć? Tak, bo mamy 26 sekund. Nie, no byłabym sportowcem. Okej, dobrze. Może nie tenisistką, ale sportowcem. Najlepsze sportowe wspomnienie? Igrzyska w Pekinie. I w Rio. I moje motto? Nie oglądać się za siebie, tylko patrzeć na to, co będzie działo się za chwilę. No i to jest motto na dzisiejszy dzień dla naszych słuchaczy. Dziękuję. Moją gościnią była Klaudia Jans-Ignacik. Dziękuję ci bardzo, Agnieszko.